Co? Siemaneczko wszyscy ludzie, tutaj Matinho, witajcie w kolejnym odcineczku X-Blades. Mamy... O, znowu ten jebany mikrofon, o kurwa jego mać. Chciałem tylko... O, nogę sobie ustawić, a kabel przez to... też się tutaj poleciał. Witajcie w kolejnym odcinku. Powracamy do kolejnych przygód Ayumi. Wczytamy oczywiście ostatni zapis. Proszę bardzo. Boże, już tak wczoraj przegrałem tyle już tej gry, że już w sumie prawie wszystko tutaj pamiętam. Tak mi się wydaje oczywiście. A nie, dobra, bo widzę nie do końca wszystko tutaj mam. Dlatego poczekajcie. Mam 700 tysięcy dusz, ale to nie jest raczej takie dla mnie istotne, ponieważ dla mnie są ważne teraz zaklęcia. Chociaż czekajcie, po cholerę mi przecież zaklęcia, jak mam to! Gińcie, kurwa, jebane dusze. Dusze, co ja pierdolę? Duchy, kurwa. Gińcie! Wszyscy! Wszyscy! Kurwa, za te wszystkie jebane godziny, które przegrałem przez was. No chociaż nie wiem, czy to jest wasza wina, ale kurwa, macie zginąć! Oho, ho, chuju, o nie, 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 nie. Proszę bardzo, przerwę oczywiście cały ten proces. Tu mam jakiś element, wezmę sobie tak po prostu. Kurde, jakby te artefakty jeszcze się nie do końca wszystkie uzbierały. No niestety chyba z tego co ja pamiętam pominąłem kilka. Z czego ja bardzo żałuję. Dobra, skorzystajmy może tych umiejętności, które tutaj mam. Czasami z tego, czasami... O właśnie, z tego. Proszę bardzo. Co ja będę pierdolił? Proszę bardzo. Nie po to uzbierałem sobie tyle... można powiedzieć gniewu czy coś. Chuj. Dobra. Od teraz będę to mówił manę, ponieważ za dużo powtarzam słowo gniew czy coś, dlatego powinienem zastosować troszeczkę inną nazwę czegoś takiego, dlatego przyjąłem to jako manę. Proszę bardzo, żeby nie było. No oczywiście nie w każdej grze oczywiście nazywa się to mana czy coś, ale cóż, ja tak przyjąłem w tej chwili od tych chuju. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie ma takiego procesu, nie na mojej warcie i nie o takiej porze, szczególnie, że ja nagrywam to około 21, a jeszcze przede mną tyle nagrań, ponieważ z tej okazji, że ktoś wyjechał z mojego domu, mojego, Boże, co ja gadam, pierdolę, znowu kolejne jakieś kłopoty. Po prostu jestem sam w domu przez najbliższe dni, więc dlatego chciałbym to wykorzystać do celów nagrania troszeczkę. Dlatego chcę to wykorzystać. Jeszcze jest tu, powinien być jakiś duch. Nawet nie jeden, tylko... O kurwa, dobra. Weźmy ten kryształ, póki mam okazję. Jakbym słyszał jakieś melodie takie jakoś z dupy. I chyba to będzie ostatni. A nie, jeszcze nie do końca. Chyba to będzie już ostatni. Tak? Dobra, postrzelajmy. No, z tego co mi się wydaje, że to już powinien być ostatni. Chociaż nie musi być to prawda jeszcze. O, dobra, tutaj mam jakiegoś. Chcę użyć na jego ognia. Proszę bardzo. O kurde, teraz pytanie, w którą to było stronę. Chyba tędy. Dobra, przejdźmy może tędy. Kurde, to będzie teraz problem, ponieważ nie pamiętam do końca, gdzie konkretnie powinienem iść. Okej, okay, czyli tutaj. Dobra, nie ma sprawy, proszę bardzo. Co to kurde tym razem ma być? Ja jebie, dobra, wait a second. Umiejętności. Z tego co zauważyłem, tu będą teraz sporo walk, więc mi się wydaje, że jakieś umiejętności długozasięgne mogą być tutaj przydatne. Na przykład, nie wiem, lodowy kwiat. Proszę bardzo, damy tu na... wait a second, na E. Przepiszemy oczywiście. Ognisty gniew, proszę bardzo, na Q. Tak jest. Chyba, że już był przepisany, ale to nie ma znaczenia.
Co by tu jeszcze wziąć? Może właśnie ostrzałownia, które zazwyczaj korzystałem. Damy tutaj, a niech będzie na C. Może coś zamiast promieni światła, może trzęsienie ziemi? Nie. Co by tu na przykład dać dobrego? A dobra, weźmy ten lodowy strzał. Dla mnie jest fajna. Fajna ta jest rzecz, dlatego weźmiemy go do Z. No dobra, wszystkie już mamy tutaj. O kurwa, trochę ich się uzbierało, co prawda. I gincie! O kurwa, dobra, są, widzę, jednak bardzo wytrzymali, dlatego... A dobra, widzę, że ja już nie mam tego mrocznego, przecież zapomniałem. God damn it. Dobra. Co ja tu mogę z nim w ogóle tak naprawdę zrobić? Ciekawe, czy strzały na niego działają. Chociaż cokolwiek może zacznijmy od tego. Weźmiemy na przykład kryształ. I użyjmy tego, zobaczymy. No nie do końca to jest prawda. Czy to na niego zadziała? Oni są w chuj wytrzymali, to jest dla mnie troszeczkę szok. A może, czekajcie, dobra, spróbujmy z lodem. O hej, okej. O kurwa, dobra. Może to nie zadziałało. Może promienie światła? Przepisz. Przepisz, proszę bardzo. Teraz będą minus stwory, co kurwa, teraz to będą te takie wnerwiające. Dobra, niech będzie to, tylko że chcę na niego wystosować. Chyba zadziałało, tak, zadziałało, ale kurwa, ten jebany. Ej, dobra, ej, przestańcie mnie bić, kurwa, spierdalać. Jajebiks, kurwa. Ej, no jajebiks, spierdalać, no kurwa. Ja kurwa pierdolę, przestań do mnie napierdać. Dobra, kurwa, widzę, że muszę zastosować pewną rzecz, która na pewno będzie mnie to przydała się, przyda się. I po cholerę na przykład lodowy kwiat tutaj zastosowałem. Na przykład lodowy strzał przepiszemy do lodowego kwiata. Tak, do lodowego kwiata. Tylko czekajcie, kurwa, żeby nie było. Lodowy kwiat jest w E. Ognisty gniew. Ja bym zrobił trochę inaczej. Na przykład kurwa, dlaczego akurat teraz to musiałem robić? Jezu, dobra. Lodowy strzał damy tutaj na Q, żebym miał w niego co trafiać. Ognistą kulę, może nie, promień światła przepiszemy na E. Ognisty gniew przepiszemy na Z i tyle, proszę bardzo. I niech teraz on się zamrozi. Ja w tej chwili zyskam na czasie. Kurwa, dlaczego? O właśnie, bo dopiero teraz mogę tego użyć. Dobra, teraz użyjemy tego, żebym zyskał na czasie i mogę teraz go napierdalać, a może nie do końca wszystko. A! Czekajcie, aż będzie odpowiednia pora, żebym móc go, no chcę go zaatakować, skurwiela, dobra. Teraz mogę się pozbyć tych, kurde, ziomusiów. Czy ja mogę, a nie, bo muszę załadować niestety. Proszę bardzo. Teraz się mogę ich pozbyć. Tego mogę zaatakować w ten sposób. No niestety troszeczkę to potrwa, co prawda. Zróbmy na razie w ten sposób. Dobra, chcę go zaatakować w ten sposób. Kurwa, no nie. Dobra, chcę go zamrozić. Tego! Dlaczego go nie zamroziło? Chcę go zamrozić! Dobra, muszę się podleczyć, nie mam możliwości innego, jak tylko się podleczyć. Ale kurwa, dlaczego 75 tysięcy? O Jezu, maksymalne leczenie 157 tysięcy. Ale to jest ulepszenie, ale ja nie chcę, no... Sami widzicie. Dobra, nie mam wyjścia. Chociaż kryształ już miałem tutaj, tylko że... Sami widzicie. Daj mi tylko kurwa tego strzelić! No. Kurwa, jak na niego idealnie będą działać moje bronie. Szczególnie, że... Kurwiacie mnie.
Ciekawe, czy na niego same pistolety na niego zadziałają. Oj, chyba chuja dadzą. A chyba, że o właśnie, stary jak świat. Stary jak świat, kiedy walczyłem z tamtym bossem. Kurwa, serio, ja już 10 minut przegrałem w całą tą sekwencję. Kurwa, szczególnie, że ja nie mam kryształu. Sorry za brak komentarza, ale niestety ja się tak bardzo skupiam na tym, żeby normalnie w końcu przejść tą misję. A to nie jest takie tak naprawdę łatwe. Proszę bardzo, ładujemy szybciutko. No nie mogę. Proszę bardzo, teraz się udało, ale niestety to nie jest takie niestety łatwe, no ja sami widzicie, ja ledwo cokolwiek tutaj robię. Szczególnie, że ja mam chuj dusz, a ja muszę się sporo się leczyć. Ile to jest na maksymalne? No nie za bardzo chcę użyć maksymalnego. Zaatakowałem akurat nie tego, co ja chciałem. Dobra. Nie to! Chcę szybko go właśnie. Chciałem go szybko tutaj zamrozić. Zaatakujemy go tym. Jeszcze raz tym. I teraz możemy się zająć tymi stworami. Zrobimy teraz tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Dobra. I teraz możemy się znowu się zająć tymi stworami. I proszę bardzo. To może być troszeczkę zajęcia, niestety. Dobra. Mam troszeczkę. Więc możemy na niego wykorzystać cały w cholerę. Proszę bardzo. Zajęło troszeczkę jego to, niestety. Dobra. No nie, tylko nie te cholerne pająki. Weźmiemy oczywiście ogniste miecze, żeby na niego. Jezu, co ja gadam? Przecież na te pająki to raczej mówi się w liczbie mnogiej. Dobra. Chcecie zamrozić. Wziąć światłem, szybko załadować i znowu ciebie zamrozić. Ciekawe, czy normalną broń od ciebie załatwię. No nie za bardzo, ale dobra. Mniejsza z tym. Teraz trzeba się zająć znowu bossem. Kurde, sporo jest tych bossów, tak różnie można powiedzieć. Proszę bardzo, szybki podskok i jeszcze raz. Teraz się możemy zająć znowu zająć się tymi. Teraz się, mogę się rozejrzeć, czy nie ma tu jakiegoś kryształu w ogóle zielonego. No nie za bardzo. Chcę się szybko nimi się zająć. Proszę bardzo. I teraz ja chcę się troszeczkę podleczyć. Zauważyłem, że sporo dusz zbieram, więc dlatego warto byłoby troszeczkę zainwestować w troszeczkę w leczenie. Proszę bardzo, teraz się mogę zająć się nim. Przez chwilkę oczywiście. Proszę bardzo. Ciekawe, czy sam lód na niego w ogóle samo działa. No ale nie polałbym nie testować oczywiście. Kurde, ten boss mnie tak po prostu wnerwia, nie wiem czy widzicie, on strzela i on mnie powstrzymuje od... on mnie powstrzymuje od zrobienia jakiejkolwiek umiejętności. No ale cóż, to już... Taki on jest niestety. Dobra, znowu się podleczymy. No niestety nie mam zbyt znowu teraz. Muszę dlatego uważać. Mogą oczywiście zainwestować w cholerę. Leczenia, ale no, raczej wolałbym nie. Dobra, proszę bardzo. Znowu zamrozimy. Chyba, że zrobimy taki mały proces. Dobra, widzę, że tutaj zbieranina się robi znowu. Proszę bardzo, chcecie to macie. Tu chyba widziałem jakiś element. Wykorzystajmy taką małą chwilkę na odpoczynek. I proszę bardzo, znowu możemy kontynuować całą zabawę z wami. Proszę bardzo. Mogę teraz się tobą się zająć przez chwilkę. No, przez chwilkę to akurat.
Mogę się teraz zająć, bo za chwilkę będą pająki, a to nie będzie dobra wiadomość. Szybko chcę załadować i teraz mogę się zająć tymi pajączkami. No niestety nie znowu tak łatwo jak zawsze, no ale cóż, z poziomem, za poziomem jest niestety coraz gorzej. No ale cóż, tak to niestety wygląda w tej grze. Teraz to zjebniemy tym. Teraz mogę się zająć się nim. Szybko załadować i proszę bardzo. No niestety trochę to trwa, ale cóż, trudno się mówi. Dobra, teraz się nim zajmiemy szybciutko. Pyk, pyk i znowu go zamrozimy. I znowu się z nimi pobawimy. Proszę bardzo. No akurat tego nie chciałem na niego, dlatego zajmiemy się szybko nim. Dobra. Znowu będę musiał uważać na życie. Szybko. Dobra. Jeszcze raz bym chętnie to użył, na wszelki wypadek. Dobra. I teraz mogę szybko załadować tą umiejętność. No, mogę do niego wykorzystać? Oj, chyba nie za bardzo, muszę załadować. I teraz mogę pójść po kryształ, żeby na niego wykorzystać wszystko, co ja mam. Proszę bardzo. Pyk. 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 Dobra. Teraz się możemy nimi się zająć i szybciutko zająć się nim. Dobra. Tyle powinno na razie wystarczyć, co prawda. O kurwa, jebane pajączki. Chodźcie tutaj do tatusia. Że co prawda znowu mi się na leczenie zbiera. No niestety ja muszę do nich podejść. Nie! Kurde, chciałem już mu podleczyć! Nie! Boże! Kurwa, jego mać! No nie, no... Kurwa, po chuj wziąłem kryształ, dobra, już wolę zginąć. A chuj, Boże, co ja robię, dobra. O, chciałem się podleczyć, a kurwa, co się tu stało? No ten to chyba w ogóle zauważyłem, że potańczył z nami. Dobra, podleczę się, kurwa, nie ta umiejętność, jeszcze na dodatek. Dobra, i teraz się mogę zająć tymi stworami, ja pierdolę. No już się... Kurwiłem. Już dawno bym skończył tą grę, tak mi się wydaje, gdyby nie moje jebane fejki, można powiedzieć. Fejki, co? No dobra, czy to w ogóle nie ma. Dobra, widzę, że moim zdaniem nie chcę na pająków trafiać. Kurwa, tylko te strzelają i strzelają, no po prostu mnie to wkurwia. Zajebiście, po prostu... No strzelać, kurwa, jego mać! No ja pierdolę! Zamrażaj się, skurwysynie jebany, no już po prostu mnie tak wkurwił. Ja już po prostu, ja czekam na te stwory, właśnie na nich, bo ja po prostu... Ja się po prostu wkurwię. Czy jest jakaś pozycja na możliwość strzelania, bo po prostu ja nie wytrzymam. Chętnie ja bym wskoczył do jakiegoś miejsca i żeby po prostu skampić się i po prostu strzelać, a ja nie mogę. Dobra, to jest może sposób, tylko że kurwa te stwory, jak widzicie, cały czas za mną chodzą. A to nie jest takie łatwe, jak widzicie. Chyba, że jest na jego sposób jakiś, a ja tego oczywiście nie wiem. Spierdalać, kurwa. Mogę się z wami zająć po kilku, ale kurwa, tylko kilku. Bo widzę, że tutaj niewielu zostało. Więc się pobawimy w uciekanie. Żeby mieć po prostu to z głowy. No sami widzicie, kurwa, to niewiele mi daje tak naprawdę. I tak muszę na pająków trafić prawdopodobnie.
męczarnia. Naprawdę. Ja już bym wolał skończyć. No kurde, no. Dobra, pobawię się z tym jednym, bo będę zbierał te kryształy, żeby po prostu mieć okazję na jego zaatakowanie. To chyba będzie najlepszy i najrozsądniejszy sposób, moim zdaniem. O Boże, to już będzie trochę męczarnia. Nie wiem, czy sobie tego nie wyciąć, żeby już to mieć z głowy. Dobra, wiecie co, mam pewien pomysł. Wytniemy tutaj w tym momencie, a powrócimy po tym, jak będę przynajmniej w końcówce walki z bossem. Także za chwilkę wracamy. Okej, także wracamy tutaj. Tak jak już wspomniałem, znalazłem szybki sposób na niego. Potrwało to jakieś bagatele, jakieś 10 może ponad minut, ale mimo to szybko już poradziłem sobie. Także już to już końcóweczka tak naprawdę, więc sami widzicie. Wystarczy tylko, że sami widzicie. Najłatwiejszym było sposobem zostawienia było tylko jednego stwora, który by mnie spokojnie tutaj obijał. A ja wystarczyło, że widzicie. Tylko atakowałem w niego. Czekałem tylko na ładunek. A chórze mnie atakuje, co z tego? Ja oczywiście dużo leczę się przy okazji. Zostało tylko już właściwie ostatnie uderzenie. Mam nadzieję, oczywiście ostatnie uderzenie. Tak. Także już mogę tylko już tego pokonać i w końcu zwycięstwo. Boże, trochę było męczenia, co prawda, ale znowu w końcu jakieś zwycięstwo. Wybaczcie także za taki niestety, no można powiedzieć odcinek, no co ja mam powiedzieć. Dobra, uzbieram to już do końca. Kurde, mam milion już dusz. O, jeszcze artefakt zdobyłem. W sumie tak naprawdę nie wiem, czy to będzie już w ogóle potrzebne. Czy jeszcze coś tutaj mam do wydobycia? Coś tu chyba widzę, chyba że będą fragment. Dobra, tu chyba nic nie widzę. No, może oprócz tego wazonu. Wchodzimy. Ciekawe, co będzie dalej. No, jeszcze jedno było zniszczenie. No dobra, no, ale zresztą to nie ma znaczenia. Ruiny 2 wieczór. Dobra, czekajcie. I tak już tutaj musimy zakończyć nasz odcinek, także zapiszę. I oczywiście ja się zabieram za chwilkę do nagrania kolejnego odcinka, a wy pewnie będziecie to oglądać jutro, także mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapkę w górę. No i do usłyszenia w następnych odcinkach. Także dzięki wielkie, no i do usłyszenia.